Identyfikator podmiotu SCP-1155. Klasa podmiotu Keter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-1155 przechowywany jest aktualnie w nieczynnym parkingu, znajdującym się w opuszczonym centrum handlowym w obszarze metropolitarnym w mieście. Budynek został oznaczony jako niestabilny, a wejście zarówno do niego, jak i do parkingu ma strzec personel fundacji, zakonspirowany jako ochroniarze z organizacji przykrywkowej. Cywile powinni być zniechęcani przed wejściem do placówki za pomocą standardowej historii przykrywkowej 47, niestabilna struktura, lej krasowy, jeżeli sytuacja będzie tego wymagać. SCP-1155 musi pozostawać pod nieustanną obserwacją przez wykrywający ruch kamery bezpieczeństwa. Jeżeli zauważone zostanie zniknięcie SCP-1155, mobilna formacja operacyjna P1 Mieszczuchy ma zostać powiadomiona w trybie natychmiastowym. Personelowi zabrania się bezpośredniej rutynowej obserwacji SCP-1155. Musi ona przebiegać przez monitoring. Niezależnie na jakiej płaskiej powierzchni aktualnie się znajduje, SCP-1155 powinien być zasłonięty standardowym zakryciem mobilnym drugiego poziomu lub, w przypadkach niemożności wykonania tego, improwizacji pojazdem, kontenerem lub zebranym gruzem. Czynność ta musi zostać wykonana poza 3-metrowym zasięgiem rażenia SCP-1155. Zmieniono. Po incydencie 1155B zaobserwowano, że całkowite zasłonięcie SCP-1155 może spowodować wcześniejszą relokację obiektu. Zrewidowane procedury zalecają teraz ewakuację obszaru wokół SCP-1155 na odległość zabezpieczającą przed kontaktem z obiektem, chyba że jest to niemożliwe w przypadku manifestacji w wysoce widocznym lub publicznym miejscu. Na chwilę obecną SCP-1155 nie może być permanentnie zabezpieczony na żaden znany sposób. SCP-1155 co 2-4 miesiące spontanicznie zmieni swoje położenie do innego miejskiego terenu, oddalając się od 15 metrów do 800 km od swojej poprzedniej lokacji. Takie zdarzenie może zostać wywołane także przez uszkodzenie powierzchni, na której SCP-1155 aktualnie egzystuje, przerwanie ataku, próby ograniczenia przestrzeni wokół SCP-1155, aby ograniczyć jego widoczność. Z tego powodu aktualne działania przechowawcze stosowane wobec SCP-1155 obejmują szybkie ustalenie jego nowej lokacji i odizolowanie jej od publicznego oglądu. Kiedy takie zdarzenie nastąpi, mobilna formacja operacyjna P1 we współpracy z lokalnymi środkami fundacyjnymi ma za zadanie namierzyć nową lokalizację obiektu, wdrożyć od nowa środki przechowawcze i wykryć wszelkich świadków tak szybko, jak to możliwe. Osoby, które przeżyły atak, należy zatrzymać. Nieposzkodowani świadkowie mogą zostać potraktowani preparatami amnezyjnymi klasy A, po czym wypuszczeni. Opis. SCP-1155 manifestuje się jako sztuka uliczna, graffiti, przedstawiająca humanoidalną istotę z brakującymi kończynami tylnymi, pazurokształtnymi dłońmi oraz piórami i głową sowy. Poza, w której się znajduje, jest zmienna, jednak zazwyczaj jest ona drapieżna, a oczy zdają się śledzić oglądającego. Każda osoba bezpośrednio oglądająca obiekt poczuje chęć dalszego zbadania go. Osoby wystawione zgłaszają nagłą fascynację i chęć zbliżenia się. Uczuciu można się przeciwstawić, szczególnie jeżeli osoba wystawiona jest świadoma właściwości SCP-1155. Jeżeli osoba zbliży się na odległość 2 metrów i nie będzie w linii wzroku innej osoby, stanie się ona ofiarą brutalnego ataku, doznając poważnych okaleczeń, ubytku kończyn, całkowitego lub częściowego rozbioru tkanki miękkiej i wnikliwego urazu głowy z obrażeniami spowodowanymi dużych rozmiarów dziobem i lub szponami. Atak zazwyczaj trwa około 6 sekund, podczas których zarówno obiekt, jak i jego ofiara znikną, a SCP-1155 pojawi się w innym miejscu po około 7 dniach od ataku. Atak może zostać powstrzymany, jeżeli w odpowiednim momencie na ofiarę ponownie padnie linia wzroku, jednak jest to niezalecane. Zobacz zapis incydentu 1155A. Próby ustalenia, gdzie znikają ofiary za pomocą wyposażenia owych w nadajnik GPS, zakończyły się niepowodzeniem.
W oparciu o dokonywane zatrzymywania ataków w określonych odstępach czasu uzyskano wzór, według którego przebiega atak. Ofiara najpierw zostanie unieruchomiona, a jej język i oczy zostaną usunięte. Zaraz po tym nastąpi amputacja dłoni i stóp. Ofiara zostanie następnie wypatroszona, a jelita i żołądek usunięte. Zgon zazwyczaj następuje w wyniku szoku lub szybkiej utraty krwi, jednak jedynie w przypadku scenariusza z przerwaniem ataku. To, co spotyka ofiary, które permanentnie zniknęły z obiektem, pozostaje niewiadome. Dodatki. Incydent 1155-A. Dwóm pozostałym przy życiu członkom personelu klasy D, wykorzystywanym do testów z przerywaniem ataku, zapewniono pomoc medyczną i utrzymano ich przy życiu. Wypowiedzi obu były niespójne i z obu trudno było ustalić, co właściwie ich spotkało, jednakże D89786, który stracił oczy podczas ataku, stwierdził, że wciąż jest w stanie widzieć i opisał spiżarnię z ciałami poprzednich ofiar i samą istotę w środku. D89786 uciekł z kwatery ośrodka podczas przełamania zabezpieczeń przez SCP i był ścigany przez lokalne organy ścigania w pobliżu, którym powiedziano, że jest poważnie zaburzonym pacjentem szpitala psychiatrycznego. Oficer zgłosił, że ścigany wszedł do zaułka, jednak zanim zdołano go ująć, usłyszano krzyk, a kiedy policjanci zbliżyli się do rogu, tego już tam nie było. Alejka była ślepym zaułkiem, bez żadnych możliwych dróg ucieczki. D89789, para oczu, język, dłonie oraz stopy usunięte przed przerwaniem ataku, został pomyślnie przetransportowany do ośrodka. Seria szybkich zmian lokacji SCP-1155 została odnotowana w kilku pobliżnych miejscach, kiedy przebywał w pozycji sugerującej polowania, tropienie. SCP-1155 pojawił się na kilka godzin wysoko na budynku, będąc wystawionym na widok wielu osób, które na szczęście nie były w stanie do niego dotrzeć. Ze względu na trudności z powstrzymaniem obiektu, dowództwo ośrodka podjęło decyzję o przetransportowaniu D89789 z powrotem do miasta. SCP-1155 był widziany kilkukrotnie na ścianach, transparentach reklamowych i mostach na drodze, którą jechał transport D89789. W trakcie procesu zauważono, że D89789 jest coraz bardziej nerwowy i histeryczny. D89789 został przetransportowany do odległej lokacji na obrzeżach miasta i wystawiony na SCP-1155, po czym kontakt wzrokowy został zerwany. SCP-1155 i D89789 zniknęli. SCP-1155 powrócił do możliwego do opanowania schematu relokacji. Incydent 1155-B. Członkowie mobilnej formacji operacyjnej P1 zlokalizowali SCP-1155 w opuszczonej stacji metra po najwcześniejszym wydarzeniu relokacyjnym. Dowódca zespołu zdecydował o zasłonięciu SCP-1155 automatem do czasu, aż posiłki w materiałach nie zostaną dostarczone. Ze względu na chęć zapewnienia bezpieczeństwa personelowi znajdującemu się w lokacji, a także ze względu na popularność miejsca wśród osób późno wracających z pracy. SCP-1155 natychmiastowo przeniósł się na pobliski plac zabaw, skutkując ofiarami wśród cywilów, zanim udało się go ponownie namierzyć. Ze względu na wysoce publiczny charakter tej lokacji, decyzją dowództwa sprowokowano kolejną relokację SCP-1155 do miejsca aktualnego. Zabezpieczenie obiektów aktualnej lokacji było wysoce kosztowne, wymagając wykupienia całego centrum handlowego i jego zamknięcia. Jednakże zaktualizowane procedury przechowawcze pozwoliły na najdłuższy jak dotąd czas zabezpieczenia. Ostatnio wybierane lokacje mogą wskazywać na niepokojącą zmianę. Poprzednio SCP-1155 zdawał się preferować manifestowanie w mało uczęszczanych lokacjach miejskich, typu opuszczone budynki lub rzadko uczęszczane przejścia podziemne. W związku z ryzykiem antropomorfizmu wygląda na to, że obiekt stał się bardziej ośmielony i zdaje się teraz pojawiać w przestrzeni publicznej, co utrudnia zabezpieczenie. Pomijając obiekcje zespołu przechowawczego, zostawmy to cholerstwo odsłonięte.
Lepiej jest stracić kilkunocnych eksploratorów czy grupkę wścibskich dzieciaków raz na kilka lat, niż narażać na niebezpieczeństwo więcej osób za każdym razem, nim go znowu znajdziemy. Doktor...